Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Co za asysta Zielińskiego? Niesamowity kanał. Walukiewicz na celowniku największych klubów angielskich. Cristiano Ronaldo w Manchesterze United? Sponsor chce w tym pomóc. Były piłkarz Realu Madryt zagra w polskiej lidze okręgowej? Angel Di Maria na wylocie z Paris Saint-Germain. Jak można nie wygrać 26 meczów z rzędu, pokazuje Schalke. Sławomir Peszko zainwestował w piwo. Nie udało mu się. Od poprzedniego filmu na kanał przyszło ponad 500 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, klikaj ten czerwony przycisk tam na dole. Dołączaj do naszej ekipy. Zapraszam wszystkich do sklepu Ostatni Gwizdek Shop, do naszego sklepu po takie bluzy, po takie, no i wiele więcej. Po prostu sprawdźcie, co tam jest. Już niedługo święta, więc może to być ciekawy prezent na tę okazję. Link masz w opisie na dole. Ostatni Gwizdek Shop. Jeżeli oglądałeś jakiś mecz w ten weekend, daj znać na dole w komentarzu, a jeżeli nie chce ci się, no to zachęcam standardowo do zostawienia kciuka w górę, żeby zostawić po sobie jakiś ślad, że jesteś aktywny. Pod poprzednim filmem ponad 6000 łapek w górę, bardzo wam dziękuję, jesteście niesamowici. Lecimy z newsami, miłego oglądania. Nie ma już śladu po koronawirusie, przez którego Piotr Zieliński musiał pauzować i ominąć m.in. zgrupowanie reprezentacji Polski. Pomocnik po przerwie w miniony weekend po raz czwarty z rzędu wystąpił w pierwszym składzie Napoli w ligowym spotkaniu. Tym razem podopieczni Gennaro Gattuso mierzyli się na wyjeździe z Crotone. Zieliński zaliczył asystę przy pierwszym golu Insigne. Na uwagę zasługuje fakt, że Polak minął swojego rywala, zakładając mu kanał między nogami. Piotrek wręcz ośmieszył zawodnika Crotone. Ostatecznie Napoli rozgromiło swoich rywali aż 4-0. Zieliński opuścił boisko w 69 minucie. Po ostatnim gwizdku nad Polakiem rozpływał się Gennaro Gattuso. Szkoleniowiec w pomeczowym wywiadzie zdradził, czego brakuje Zielińskiemu, aby stać się naprawdę wielkim piłkarzem. Rzadko widziałem wcześniej piłkarzy, którzy by mijali rywali tak jak on. Zieliński wygląda, jakby tańczył z piłką u stóp. Ma ogromną jakość. Jedyne, czego mu brakuje, aby stać się naprawdę wielkim piłkarzem, to 7 lub 8 bramek w sezonie. On jest do tego zdolny. Pomimo wysokiej wygranej, Gattuso zwrócił uwagę na to, że tak wysoki wynik jest głównie zasługą czerwonej kartki jednego z piłkarzy Crotone. Gratuluję mojemu zespołowi, ponieważ mieliśmy pewne trudności, a sam wynik nie jest dobrym odzwierciedleniem spotkania. Było nam prościej, gdy byli w 10. Nie jest łatwo grać co 3 dni, gdy wraca się do domu o 5 rano. Chcę, aby nasi zawodnicy pracowali jako zespół. Jestem dumny z moich piłkarskich osiągnięć, ale futbol bardzo się zmienił. Gdybym teraz był w kadrze Napoli, spędzałbym wiele czasu na ławce. Następne spotkanie Napoli zagra z Realem Sociedad w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Będzie to mecz decydujący o awansie Neapolitańczyków do następnej rundy tych rozgrywek. Kartka z kalendarza. 7 grudnia 1980 roku w Londynie urodził się John Terry, były reprezentant Anglii oraz były piłkarz takich klubów jak Chelsea czy Aston Villa. Obecnie pełni rolę asystenta w tym drugim klubie. Sebastian Walukiewicz jest obecnie jednym z najlepiej zapowiadających się środkowych obrońców na świecie. Polak jest obecnie filarem defensywy włoskiego zespołu Cagliari. W obecnym sezonie rozegrał wszystkie 10 spotkań Serie A, za każdym razem rozgrywając po 90 minut. Całkiem niedawno były piłkarz Pogoni Szczecin podpisał nowy kontrakt ważny do czerwca 2024 roku. Czy to może oznaczać transfer defensora? Zdaniem włoskiego dziennika Corriere dello Sport sytuację Walukiewicza bacznie obserwują angielscy giganci tacy jak Liverpool, Manchester United czy Chelsea. To jednak nie koniec. 20-letnim stoperem spore zainteresowanie ma wykazywać Inter Mediolan. Sebastian z miesiąca na miesiąc robi coraz większe postępy. Jeżeli jego progres będzie stały, to już niedługo możemy być świadkami wielomilionowego transferu z jego udziałem. Walukiewicz już teraz jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Pandemia wciąż daje się we znaki wielu klubom. Wśród nich jest też Juventus, który wszędzie szuka oszczędności. Bardzo dużym obciążeniem dla klubowego budżetu starej damy jest bez wątpienia kontrakt Cristiano Ronaldo. W związku z tym w mediach pojawiły się plotki na temat jego odejścia. Wśród potencjalnych nowych pracodawców wymienia się m.in. Manchester United. Całkiem niedawno pojawiła się na ten temat bardzo ciekawa informacja. Według brazylijskiego serwisu motoryzacyjnego Auto Esporte Chevrolet, czyli jeden ze sponsorów Czerwonych Diabłów, jest skłonny pomóc finansowo w ściągnięciu Cristiano Ronaldo na Old Trafford. Dlaczego? Przedstawiciele tej samochodowej marki zauważyli, że po transferze Portugalczyka z Realu Madryt do Juventusu znacząco zwiększyła się sprzedaż Jeepa, czyli jednego ze sponsorów starej damy, który jest widoczny na koszulce klubu.
Według Chevroleta dołożenie kilkudziesięciu milionów euro zwróciłoby się w postaci wzrostu sprzedaży pojazdów tej marki. Zapewne niewielu z Was kojarzy takiego piłkarza jak Royston Drenthe. Holender swojego czasu był uważany za jeden z największych talentów na świecie. W 2007 roku został wybrany najlepszym piłkarzem Mistrzostw Europy do lat 21. Grał m.in. w Realu Madryt. Niestety świata nie podbił i po odejściu z drużyny królewskich zaliczał regres. Obecnie jest piłkarzem amatorskiego Kozaken Boys. Roystonem postanowił zainteresować się polski klub występujący w lidze okręgowej. LKS Wiktoria Cisek na swoim Twitterze zamieściła następujący wpis. Jesteśmy w trakcie rozmów z 33-letnim Holendrem Roystonem Drenthe odnośnie jego ewentualnego transferu do Wiktorii Cisek. Były piłkarz m.in. Realu Madryt przebywa obecnie w Holandii. Wkrótce poinformujemy o dalszych rezultatach, które mamy nadzieję będą pozytywne. Byłby to z pewnością transfer bardzo głośny medialnie. Jednak z drugiej strony Drenthe lata świetności ma już delikatnie mówiąc dawno za sobą. Czas pokaże, czy rzeczywiście Holender zdecyduje się przyjechać do Polski i grać na poziomie Ligi Okręgowej. Angel Di Maria jest niepewny swojej przyszłości w drużynie Paris Saint-Germain. Co prawda 32-latek znajduje uznanie w oczach Thomasa Tuchela i w obecnym sezonie zagrał w 12 oficjalnych spotkaniach, jednak włodarze zastanawiają się nad jego dalszymi losami. Kontrakt Argentyńczyka obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. Dyrektor sportowy PSG Leonardo przyznał, że zaczęto pierwsze rozmowy dotyczące przedłużenia wygasającej umowy. Zakończyły się one fiaskiem, ponieważ piłkarz nie chce zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia. Według dziennika L'Equipe brak porozumienia między Di Marią a PSG chcą wykorzystać włoscy giganci w postaci Juventusu i Interu Mediolan. Już za niecały miesiąc wspomniane kluby będą mogły z 32-latkiem negocjować warunki umowy, która obowiązywałaby od 1 lipca 2021 roku. Decydujące zdanie z pewnością będzie miał Di Maria, który raczej będzie chciał zostać w Paryżu. W Polsce drużyna Schalke Gelsenkirchen jest głównie znana z tego, że przed laty w tym klubie grał Tomasz Hajto. Inni kojarzą, że kiedyś byli oni rozbici przez Wisłę Kraków w Pucharze UEFA. Obecnie Schalke jest znane jako jedna z najgorszych drużyn w Europie. W miniony weekend wspomniany klub poniósł kolejną porażkę, tym razem 0-3 z Bayerem Leverkusen. Tym samym jest to 26 mecz z rzędu Schalke w Bundeslidze bez wygranej. Jest to fatalna seria, która została zapoczątkowana w poprzednim sezonie. Obecnie Schalke jest na ostatnim miejscu w lidze. Po 10 kolejkach mają zaledwie 3 punkty wywalczone 3 remisami. Sławomir Peszko latem dołączył do drużyny Wieczystej Kraków występującej w klasie okręgowej. Były reprezentant Polski robi tam furorę, strzelając bardzo dużo bramek i notując wiele asyst. Trzeba powiedzieć, że są to ostatnie lata 35-latka w świecie futbolu i trzeba szukać innych sposobów zapewnienia stabilnej emerytury. W rozmowie z Filipem Nowobilskim w programie Duży w Maluchu Peszko opowiedział o nieudanej inwestycji w sprzedaż napojów alkoholowych. Znowu ludzie powiedzą, że Peszko jest alkoholikiem, ale chciałem kiedyś zainwestować w piwo. Z moim byłym menedżerem wyłożyliśmy po 500 000 na szybko. W maju kupiliśmy piwo z Niemiec. Nazywało się Frankfurter, bardzo dobre. Mieliśmy sprowadzić do Polski parę tirów i sprzedać. Przychodzi to piwo końcem maja, gdzie już jest bardzo gorąco. Patrzę na datę ważności, a tam początek września. Czyli masz 2 miesiące na sprzedanie. Nie no, bez szans. Ani piwa, ani pieniędzy. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do ocenienia filmu i subskrypcji kanału na dole po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro, do zobaczenia!